To co, może jednak porozmawiamy, czy co? Tak, porozmawiamy. Oczywiście Magda Umer i Janusz Gajos i pierwszy program Polskiego Radia 11 minut już po godzinie 23. Paweł Sztompka, witam Państwa bardzo serdecznie, a naszym specjalnym gościem dziś jest wspaniały aktor, ale również i piosenkarz, o czym chyba nie wszyscy wiedzą, Lech Dyblik. Lechu, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Cześć Paweł. I tak się zdarzyło, że swego czasu kiedyś nocą spotykaliśmy się i ty grałeś na gitarze, również dziś masz tę gitarę w naszym studiu i śpiewałeś wyłącznie piosenki w języku rosyjskim. I tak pomyślałem sobie, kiedy ty nagrasz jakąś piosenkę po polsku i ty mówisz, że ty masz tę piosenkę i myślę, że to jest idealny sposób, abyśmy rozpoczęli dzisiejsze spotkanie i to będzie premierowa piosenka twoja, którą właśnie teraz nagrałeś. Więc zespół nazywa się Strefa Niskich Ciśnień, jest zgrupowany wokół Domu Kultury w Rawiczu, no a piosenka ma tytuł Dlaczego? To słuchamy. Czyli coś bardzo optymistycznego, coś, co ma przykuwać naszą uwagę słuchacza. Czy tak to jest z tym utworem? Czy to może być opener w dzisiejszych optymistycznych czasach? Znaczy, ja nie jestem wcale takim optymistą. Raczej, no, mam wiele pytań, coraz więcej. No. Lech Dyblik jest z nami. Lech robi nie tylko ogólnopolską, ale światową karierę na festiwalu Wenecji, który zakończył się mniej więcej miesiąc temu filmem otwarcia. Był film Malowany ptak. Ty jesteś jedynym aktorem polskim, który gra w tym filmie, o ile dobrze się zorientowałem. Tak, znaczy tam jeszcze w takim niedużym epizodzie Janek Mączka występuje. No ale Janek jest również czeskim aktorem. To jest mój kolega ze studiów. A sam film ma długą historię, dlatego że reżyser jest
Czechem, znanym, jest również autorem, jest aktorem, jest scenarzystą, jest reżyserem i on właściwie na ten temat uparł się wiele lat temu i przygotowywał bardzo długo ten film, starał się o prawa do Malowanego Ptaka według Jerzego Kosińskiego. Te prawa ma organizacja żydowska w Chicago i tam naprawdę były trudne boje o uzyskanie tych praw. On je uzyskał. Poza tym też założył sobie to, że w tym filmie będą występowali światowej sławy aktorzy. No, temat jest ciekawy, pomysł jest ciekawy, ale Wacław nie miał takich pieniędzy, żeby tych ludzi sobie wynająć, więc musiał ich przekonać do tego, by chcieli zagrać. No, tam jest Stellan Skarsgård, Uwe Kier, Julian Sands, Barry Pepper. No, to jest super produkcja hollywoodzka, zrealizowana właśnie przez Czechów, ale właściwie z myślą przede wszystkim o taki bardzo światowy rynek. Tak, no temat, zresztą książka jest, książka Jerzego Kosińskiego, Malowany Ptak, jest jedną z najbardziej znanych polskich książek na świecie. W Polsce z różnych względów kontrowersyjna. Przypomnę, że ona została napisana w latach 60., wydana w Ameryce, w Polsce dopiero mogliśmy ją przeczytać po polsku w 89 roku i ona również w samych Stanach była taka dosyć kontrowersyjna, nie mówiąc już o tym, co działo się później w Polsce. Tak. Natomiast reżyserowi udało się pięknie uniknąć tej konotacji z Polską, ponieważ ta opowieść filmowa jest opowieścią uniwersalną. Tam nie jest nazwany żaden kraj, jest to raczej region. O Polsce się nie wspomina ani razu i też język, który mówimy w tym filmie, jest... Tam recenzenci pisali, że to jest esperanto słowiański. To jest Co to znaczy? To nie jest żadne esperanto. Myśmy bazowali na angielskiej wersji scenariusza, żeby było się nam łatwiej porozumiewać i myśmy to esperanto tworzyli na bieżąco, czyli były to słowa z różnych języków słowiańskich, oddające sens oczywiście tego, o co tu chodzi i to brzmi po słowiańsku. Słowian, jak się dobrze wsłucha, to pojmie. Natomiast ponieważ obsada jest międzynarodowa, więc nie można nikomu zarzucić, że źle mówi w tym języku. Wszyscy mówimy w tym języku doskonale, natomiast każdej wersji językowej muszą być napisy. I Harvey Keitel, i Lech Dyblich, i wszystkie wielkie gwiazdy biorące udział w tym przedsięwzięciu, w tym filmie, mówią właśnie takim niby słowiańskim językiem, który jest tłumaczony Jest subtitles. Rozumiem. No film jest zresztą tych dialogów jest góra chyba 8 minut, a film jest długi, bo trwa 2 godziny 40 i ja w Wenecji widziałem ten film po raz pierwszy i dopiero w ostatniej scenie zorientowałem się, że tam w ogóle muzyki też nie ma. Że dopiero pod koniec filmu pojawia się muzyka. Natomiast akcja się toczy, człowiek śledzi tę opowieść, która jest momentami niezwykle trudna, ponieważ tak jak książka jest szokująca, tak film być może jeszcze bardziej. Książka o losach żydowskiego dziecka, która jest, czasami się mówi, pewną taką autobiografią Jerzego Kosińskiego o jego przeżyciach ukrywania się w czasie wojny. Teraz już wiadomo, że nie była to autobiografia, że on z jakichś tam względów... Opowiedział sobie taką historię. Tak, także było mu łatwiej w Nowym Jorku, ale to nie była autobiografia, ale też twórcy filmu nie mogą zostać posądzeni, że sprzedają tę samą historię na temat tego, że to się dzieje w
Polsce i jest to opowieść o Polakach, także mnie to cieszy, że reżyser zrobił z tego uniwersalną opowieść. Uniwersalną, a jednocześnie ona musi być na tyle przejmująca, że pokazało się już bardzo wiele recenzji po tym pierwszym pokazie na festiwalu w Wenecji. Wiem, że ten film będzie pokazywany teraz na festiwalu w Warszawie. Tak, 16 października. Od odbioru, podejrzewam, tego filmu. Dalsze losy w Polsce tego filmu będą. Myślę, tak, że tak. Czy on będzie normalnie wyświetlany, czy on będzie miał swoją polską historię? On powinien mieć, on musi mieć, prawda? Myślę, że jakąś polską historię mieć będzie na pewno, ponieważ temat jest ważki i też film po prostu jest ciężki w odbiorze, trudny, natomiast warto go obejrzeć, warto przebrnąć. Lech Dyblik, jeden z artystów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Ale Lech ma również gitarę i podczas dzisiejszej rozmowy, nie chcę, abyśmy tylko mówili o filmie, którego jeszcze nie znamy, tak, ale żebyś również, jeśli to możliwe, tak jak czasami zachowujesz się w Łodzi, wziął gitarę na ulicy i grał swoje utwory. Masz bardzo specyficzny repertuar, który rzadko pojawia się w radiu. Tym większą radością ciebie witam i z tym większą radością proszę cię o te piosenki, które czasami znamy, czasami tylko gdzieś już nam przelatują wspomnienia, czy może kiedyś je słyszeliśmy w jakichś okolicznościach. Zaśpiewam taką balladę zimowo-jesienną Jurija Wizbora, Zimni wiecier sini. Czyli zimny wieczór? Sini, niebieski, zachodzący taki dzień. Zimni wieczór sini, les zakutał winie, pod lunoju jeli, stali galubie. Замири снежинки, все пути тропинки, замири метели, память о тебе, и я сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним. По глухим ночам лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас, а с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь в этот вечер синий, слишком нежен и ни, слишком больно гаснет старая любовь в этот вечер синий. Слишком нежен и ни, слишком больно гаснет старая любовь. Лех Дыблик и музычное спотканье. Лех Дыблик, не откладывай этой гитары, потому что хотел бы, чтобы еще нам трошечко дзисяй пограл, потому что mówiłem, że twój repertuar jest taki w tej chwili mało popularny. Jak stoisz, czy siedzisz na ulicy w Łodzi i śpiewasz swoje utwory. Nie tylko w Łodzi, w różnych miastach. W miejscach siedzisz i śpiewasz tak do kapelusza, jak to się mówi. I jesteś osobą w tej chwili bardzo rozpoznawalną. Grasz w serialach, grasz w wielkim amerykańskim przedsięwzięciu filmowym i myślę, że jesteś swego rodzaju taką postacią. I jak grasz na ulicy, to ludzie się ciebie na przykład pytają, a dlaczego grasz na ulicy, a to nie masz gdzie zagrać inaczej, a czy może dla względów finansowych grasz na tej ulicy, a dlaczego rosyjski repertuar? No tak, no oczywiście
Padają takie pytania, więc ja różnie na te pytania odpowiadam. Ostatnio na przykład, dlaczego po rosyjsku, to odpowiadam z tego powodu, że jest to ekstrawaganckie. To prawda. Śpiewanie w dzisiejszych czasach po rosyjsku jest jakąś ekstrawagancją. Lubię być ekstrawagancki. Nawet z tego powodu pojechałem w czasie festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Pojechałem po to tam, żeby zagrać na te ptaku. Daleko od hotelu Amber sobie usiadłem. Wyobrażasz sobie, że to będzie takie ekstremalne doświadczenie? Że... Nie, chciałem zobaczyć miny moich kumpli. Rozumiem. A kto? Więc moi koledzy w większości udawali, że mnie nie widzą, ponieważ no, nie byli w stanie zrozumieć, o co tu chodzi, dlaczego ja tam siedzę. I natomiast bardzo ciekawie reagowali młodzi aktorzy, ponieważ ja zauważyłem, że tak z daleka stali i przyglądali się bardzo życzliwie temu. Nawet dwie dziewczyny po 10 zł dwa razy rzuciły. I mnie to cieszy, bo młodzi aktorzy powinni zobaczyć w takiej formie uprawiania naszego zawodu szansę dla siebie, ponieważ no, aktorzy młodzi bardzo chcą się pokazać, nie zawsze mają szansę. Nie ma nic prostszego, wystarczy wziąć gitarę i na ulicy. Tylko, że trzeba się nauczyć. Rosyjskiego też nauczyłeś się. To nie był twój pierwszy język. Nie, ja jestem polskim patriotą. Właśnie. Ja po studiach. Ale dlaczego? To dlaczego śpiewasz po rosyjsku? Dlatego, że wywołuje to we mnie wiele wspomnień z dzieciństwa. Wprawdzie jestem Polakiem, wychowałem się w Polsce, ale rosyjska piosenka, te klimaty towarzyszyły. Ja się poza tym czułem takim pieszczochem komunizmu. Internat, takie oszukiwanie, no po prostu ta mentalność taka postsowiecka to po prostu we mnie była, być może nawet jeszcze trochę jest. No to graj. No ciekawy dawaj. Jestem, co wybierzesz. Tylko troszeczkę tłumacz te piosenki, bo nie wszyscy... Znaczy, no to dobra. To będzie piosenka, która jest zatytułowana Polowanie na kaczki, ale naprawdę nie o polowanie na kaczki tu chodzi. No piosenka to o tym, że nie wszystko... Piosenka o tym, że nie wszystko stracone. W ławniach szorach i ligawa jest zastyła ciutka. Айда выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь. И сыграю, если я на что-то годен, и спою вам, если я на что-нибудь гожусь. Я помню, давно учили меня отец мой и мать лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто как придется, только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежда, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи, но она уже не за горой. Вновь весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по озерам с голубой водой. Я помню, давно учили меня отец мой и мать лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой.
Projekt Blik jest z nami. Muzyczne spotkania w jedynce i nasza słuchaczka pisze, dziękując, zna ciebie z tej twojej twórczości i rosyjskiej, i jak pisze, błatnej, ale również, że śpiewasz na ulicy. Mówiła, że kiedyś zaśpiewałeś piękny utwór Marka Bernesa. Nawet tak chciała usłyszeć to dziś. Co to była za historia? Przypuszczam, że mogły to być Żurawli. Mark Bernes był przede wszystkim aktorem. Był, prawda? Aktorem i w rosyjskich filmach śpiewał. I ta piosenka to była ostatnia piosenka, jaką nagrał. On był chory, leżał w szpitalu. Poproszono go, żeby nagrał tę piosenkę. Wyjęli go na moment ze szpitala. On to nagrał, wrócił do szpitala i umarł. I to jest bardzo popularne nagranie. Natomiast to jest jedyne nagranie, jakie zrobił. I jedziemy? Jedziemy. To był Żurawli. Bo on umarł w 69 roku. Czyli to ta piosenka ma 50 lat. Żurawli. I to jest filmowe, czy to jest... Nie wiesz. Jest filmowe. Filmowe. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Tytułową, bo ty jesteś tym malowanym ptakiem. Tym gościem, który maluje ptaki. Jak się zdobywa taką... To jest tajemnicza historia, dlatego że ja nie pasuję trochę do tego schematu obsady. W obsadzie mamy po prostu wielu światowej sławy aktorów. Pytałem reżysera, dlaczego ja tam grałem. Ale masz twarz bardzo charakterystyczną. Ta twoja odpowiedź jego była mętna. Mm-hmm. Że ja w zasadzie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, ale opowiem wam, Państwu, tobie Pawle, o tym, jak się dowiedziałem o tym, że gram. Jechałem na zdjęcia samochodem parę lat temu do Wrocławia. W autostrada 4 włączałem się w Kędzierzynie Koźlu. Tam jest zawsze remont. Jechałem wolno w związku z tym, bo był remont. I stoi Menel. Macha, jest brudny, pijany,
skrzywiony, jest maj, jest bardzo ciepło i stwierdziłem, że nie zabiorę tego gościa, ponieważ będzie mi śmierdział, będzie mi głupoty opowiadał, no ale ponieważ wolno jadę i zbliżam się do niego i mięknę. Mhm. Zatrzymałem się, powiedziałem mu, żeby wsiadł. I okazało się, że ten człowiek nie jest pijany. Owszem, jest zmęczony, jest brudny, ale nie jest pijany i jest Czechem, kierowcą czeskiej ciężarówki, który w Olsztynie zatankował swojego tira do pełna, poszedł zapłacić tą kartą taką bankową, jak oni płacą, i okazało się, że ta karta nie działa. Konto jest zablokowane, rachunek za to paliwo był ponad 2000, gotówki miał 24 grosze. Przyjechała polska policja, on się nie mógł dodzwonić do siebie na spedycję do Budziejowic. Zostawił tego tira, bo miał tylko 24 grosze i pojechał stopem, wziął torbę i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy w nocy. W ambasadzie z jakiegoś powodu odmówiono mu pieniędzy na autobus do Pragi. Później sprawdziłem, to niewielka suma była, bo to 75 zł było. No i ruszył stopem dalej w kierunku czeskiej granicy, już był w Kędzierzynie. Jak ja tę opowieść usłyszałem, to pierwsza rzecz, o którą go spytałem, to mówię, bracie, a może ty głodny jesteś? A on mówi, dwie doby nic nie jadłem. Tak. No to ja po prostu szczęśliwy, bo żona mi zrobiła 5 dużych kanapek na podróż do Wrocławia. Był maj, to się po prostu zepsuje, bo przecież... Nie miałeś kumpla do... Tak, więc po prostu wypchnąłem mu te 5 bułek, duże, bardzo dobre kanapki moja żona robi, no ale po prostu nie tyle. Dostał te 5 bułek, 2 jabłka, czekoladę, też czekoladę, bo córka wrzuciła czekoladę. No więc po prostu był tak szczęśliwy i w takim tempie zjadł pierwsze 2 bułki, że po prostu ja sobie uświadomiłem, że tak głodny to byłem w podstawówce, jak cały dzień spędziłem nad jeziorem i wróciłem do domu. I chłopu się trochę nastrój poprawił i opowiedział mi historię, że odkrył w tej swojej torbie, którą wziął z tira, kawę i cukier. Więc nie naje się, no ale chociaż się kawy napije, i poprosił na stacji benzynowej o wrzątek do tej kawy. I powiedziano mu, że owszem, ale za złotówkę, bo ten kubek papierowy no, tyle kosztuje. On 24 grosze miał, więc się nie napił. No, 76 groszy. Ja bym sobie znalazł taki kubek w koszu na śmieci, umył go i tak, no ale on w obcym kraju sfrustrowany całą tą historią. Więc jak usłyszałem to, że nawet wody gorącej mu nie dali, to stwierdziłem, że z jakiegoś powodu zostałem wyznaczony do rozwiązania tej historii, więc wyjąłem stówę, mówię, bracie, tutaj masz stówę na bilet, bułki jeszcze masz, jedź ze mną do Wrocławia, bo koło mojego studia na Bielanach jest przystanek autobusowy i tam autobusy do Kudowy stają. I tutaj masz na bilet, bo jeszcze 3 bułki są. No i ten, i on taki szczęśliwy, no nie wierzył w ogóle swojemu szczęściu, bo pierwszy raz w czasie tej podróży, zdaje się, został potraktowany jak człowiek. Chciał tam telefon, że on będzie mi oddawał. Ja mówię, bracie, to jest tylko stówa, kończymy tę historię, już nie rozmawiamy o tym więcej. Słuchaj, no to miała być historia filmowa, no jest trochę, to jest trochę jak z Radia Kierowców, a nie... Ale słuchaj dalej. I parę minut upłynęło, ja dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji, tej treści mniej więcej. Lechu, jestem za granicą. Widziałam się z reżyserem Malowanego Ptaka. Zakochał się w tobie i scenariusz ci przyślę, jak przyjadę do Polski. Więc nic nie rozumiem. Wiem, że ta dziewczyna jest z pełna rozumu. Wiem, że z Czechem rozmawiałem, ale nie reżyserem filmu Malowany Ptak. I nic nie wiem o tym, że ktoś się przepraszam, bierze za robienie tego filmu, więc sprawdzam w internecie i okazuje się, że owszem, że Czesi przygotowują, no ale ja nie miałem ani sekundy wspólnego z czeskim filmem, z czeskim kinem. Mało tego, ja na Słowację często jeździłem, w Czechach nigdy wcześniej nie byłem. I mówię do tego kierowcy, mówię, słuchaj, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? No on mówi, no ze 4 minuty. A ja pokazuję mu tego SMS-a i mówię, patrz bracie, a ja mam to już z powrotem. Tak, z nawiązką. I za pół roku spotkałem się z Wacławem na festiwalu w Berlinie, bo ja
pojechałem do tego Berlina, żeby się z nim zobaczyć. On mnie zobaczył i powiedział, tak, tak, to jesteś ty. Ja mówię, pogadajmy. Nie, nie, on mówi, ja już zdjęcia widzę. Zdjęcia próbne, coś. Nie, tego, nie, 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 ja już widzę, to jesteś ty. Tak. Tak. Że będziesz malował plecie. I mówi Cieśle. Mi, słuchaj, jest to wieczorem obiad współproducentów, koproducentów. Może przyjdziesz, skoro jesteś w Berlinie. Ja mówię, w życiu nie byłem na obiedzie koproducentów, z przyjemnością. Więc siedzimy w jakiejś eleganckiej knajpie w centrum Berlina na Potsdamer Platz. No i towarzystwo jest międzynarodowe. Ja przy stole, przy tych bewsztykach argentyńskich, opowiadam im po angielsku tę całą historię. Było między innymi dwóch Żydów z Izraela, przystojni, opaleni. To był luty czy styczeń nawet w Berlinie jest, ale oni opaleni, zadowoleni z siebie, dowcipni, no nie przyczepisz się. Jeden z tych Żydów mówi do mnie, czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i 100, tak? Ja mówię, tak, tanio cię to wyniosło. No ale finał jest taki, że film jest zrobiony, ja w nim zagrałem, nawet miałem przygodę z czerwonym dywanem w Wenecji, także po prostu... I jak do żony podobno napisałeś SMS-a, jestem w Wenecji, idę na Lido, tak? To nie, nie, to było inaczej, że ponieważ ja rzadko ubieram się w garnitur, a na Wenecję miałem bardzo elegancki garnitur, więc jak się przebrałem, to zrobiłem sobie zdjęcie i wysłałem żonie, żeby zobaczyła i napisałem... Jadę na Lido. A ona sobie zrobiła zdjęcie u nas w domu w ogrodzie i napisała, a ja do Lidla. Lech Dyblik w korespondencji z żoną, a teraz dla nas coś specjalnego zaśpiewa. Co to będzie? Masz z sobą gitarę? No. Zaśpiewam taką piosenkę, którą bardzo lubię. Temat tej piosenki jest dość abstrakcyjny, bo to jest piosenka z 62 roku Jurija Wizbora o tym, jak w Moskwie Murzyn z Rosjaninem piją wódkę i dyskutują, gdzie jest fajniej, w Afryce czy w Związku Radzieckim. Powiedz jeszcze dwa zdania o tych, bo nie wszyscy znają. Znaczy po prostu w tej piosence Czarnoskóry narzeka najpierw, że w Rosji jest chłodno i nie można się kąpać, a w drugiej zwrotce narzeka, że z kolei w rosyjskich, na wsiach rosyjskich nie tańczą, nie tańczą twista. A ten Rosjanin? A Rosjanin to już w refrenie i refren będzie zrozumiały. Dobra, no to Lady Blik. Сижу я как-то, братцы, с африканцем. И он, представьте мне, говорит: в России, дескать, холодно купаться, и вам медный вид. А я говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балету мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, и он, представьте, мне и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. А я говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балету мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом запили это все шампанским. Он говорит: вообще ты кто такой? Я, говорит, наследник африканский, а я технолог петухов. Это я делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области балету я впереди
планеты всей. Я впереди планеты всей. Рыблик, оповесть российского мужинска. Так, Afrykańska. O wyższości. Jeszcze jedną rzecz ciekawą powiem o tej piosence. Piosenka jest stara. Ja słucham codziennie. No tak, bo jest i balet, i krakiety, i tak dalej. Ja codziennie słucham takiej bardzo ciekawej rosyjskiej radiostacji Echo Moskwy. I tam są czasami trudne takie rozmowy polityczne, niezwykle ciekawe. I czasami któremuś z rozmówców brakuje argumentów i taki przyparty do ściany, słyszałem to kilka razy, mówi, a my działajem rakiety. Tak, to prawda. A słuchaj, a jak ty śpiewasz te rosyjskie piosenki, to na przykład podchodzą do ciebie na ulicy Ukraińcy albo Rosjanie, no, obywatele dawnego Związku Radzieckiego i nie dziwią się, że właśnie, że ty to śpiewasz, nie są, bo oni sami też już ten repertuar tak ledwo, to nie jest takie popularne u nich teraz. Znaczy wśród młodzieży nie, natomiast wśród ludzi starszych znowu wywołuje wspomnienia. Teraz parę dni temu grałem w Polanicy i długą rozmowę przeprowadziłem z Rosjanami, którzy mieszkają w Izraelu, czyli z Żydami, z Taszkentu, bo później się dowiedziałem, że z Taszkentu. I ta rozmowa i te piosenki no, sprawiły im ogromną przyjemność. Także nawet chyba na nich 20 zł zarobiłem. Także coś chcę jeszcze powiedzieć ciekawego a propos recepcji tych piosenek. Moim targetem są oczywiście uniwersytety trzeciego wieku, ponieważ ci ludzie znają teksty. Śpiewają ze mną razem. I w Zgorzelcu śpiewałem w Domu Kultury dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednej z pań zadzwonił telefon, ponieważ śpiewałem, to musiała krzyczeć do telefonu, bo nic nie słyszała. I że w Domu Kultury, no na koncercie, a ja nie wiem, jakiś Rusek. Lech Dyblik. To jest ten Rusek, który jest z nami. W Warszawie będziesz prezentował swój film, bo on będzie prezentowany właśnie podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Będzie reżyser? Będzie reżyser. I wszystkie gwiazdy? Nie. Wszystkich. Harvey'em Keitelem? Nie. Znaczy, oni byli w Wenecji. Natomiast, no, nie wiem, czy ja będę też, nie wiem, jeżeli rozmowa będzie po projekcji, to ja dotrę, bo mam spektakl tego dnia, ale jutro się dowiem, czy po projekcji będzie rozmowa, czy przed. Jeżeli po, to ja dotrę i zresztą reżyser prosił mnie, jeżeli będę mógł być, żebym był, no także z przyjemnością byłbym. Na pewno będę w Toruniu. Łukasz Maciejski mnie zaprosił, mam czas wtedy, a z Warszawskim Festiwalem Filmowym to zobaczymy. Lech Dyblik, tym razem śpiewający. Nie będę cię już męczył przy gitarze, ale mamy kilka twoich nagrań, które chciałbym, żeby teraz zabrzmiały. A moglibyśmy to, które przyniosłem... Dobrze. To piosenka nazywa się Lubow, czyli miłość. Została specjalnie napisana dla mnie. Napisał ją Waldek Bajak, ukrywający się pod pseudonimem Wowa. I zostało to nagrane na Podhalu w studio, Waras Studio. Po prostu Górale plus Dyblik po rosyjsku. Rzeczywiście, słuchamy. Сердце, как пулемет, любовь, как война, всегда свою жертву найдет. Пережил я потрясение и признался ей в любви, дал бы руку за нее на отсечение и был бы сейчас без руки. Любовь, как война, сердце как пулемет, любовь, как война,
swoją żertwę najdiot. Il ty biednej, il bogatej, postuczyć lubow w okno. Купи до нас, знает парень, каждый всем жизнь превратил он в говно. Любовь, как война, сердце, как пулемет. Любовь, как война, всегда свою жертву найдет. Miłość jest jak wojna, a serce jak karabin maszynowy, tak? To Lech Dyblik i tak sentymentalnie, miłośnie kończymy dzisiejsze muzyczne spotkania. Gościem naszym specjalnym był aktor, piosenkarz, osobowość Lech Dyblik. Chciałem ci bardzo podziękować. Mnie zawsze rozpieszczasz, Pawle. Nie, bo to są fascynujące historie, które opowiadasz. My się nie powiedzieliśmy jeszcze, że masz ci karierę taką telewizyjną, serialową, która daje ci ogromną popularność, ale również grasz w teatrze i właśnie teraz jesteś pomiędzy, ze swoim spektaklem jesteś właśnie do studia przyjechałem z próby generalnej nowego spektaklu. Opowiedz, co to jest tylko. Spektakl jest zatytułowany Wieruszka, twoja wymarzona pomoc domowa. Znowu jakiś rosyjski temat. To jest taki, tak, temat rosyjski, ukraiński. Jesteśmy po pierwszej takim próbie generalnej, ale już z publicznością, więc ludzie się... to jest komedia? To jest komedia, tak. To jest komedia, która będzie jeździła po Polsce już po reakcji dzisiejszej widowni. Widać, że ludzie się świetnie bawią, także zapraszam serdecznie, jeżeli będziemy gdzieś w pobliżu waszego miasta. No. To powiedz jeszcze, przypomnij jeszcze raz tytuł, który jest troszeczkę skomplikowany. Wieruszka, twoja wymarzona pomoc domowa. A Lech Dyblik był naszym gościem. Za muzyczne spotkanie dziękuję. Paweł Sztompkę. Marek Wiernik już jest, widzę, że prezentuje płyty i pojawi się po północy tylko w pierwszym programie Polskiego Radia. Dziękuję, dobrej nocy. Była to audycja Muzyczne Spotkania.